What's happening now? Hey, get her out of here! This is a bad move! Go! You're just in reach! Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w DMC 5. Rozpoczynamy pierwszą misję jako Dante w piątej części Devil May Cry. Misję pod tytułem Przebudzony. O jeez, Dante i te jego style, ja tu szaleję z nim. Zmiana broni. Lewy lub prawy trigger. W dowolnym momencie możesz szybko zmienić broń. Naciśnij lewy trigger, aby zmienić broń palną, lub prawy, aby zmienić broń, białą. Na ekranie dostosowania możesz wybrać używaną broń oraz zmienić kolejność broni. Okej. Czy ten guy really do this? Well, there's no accounting for taste. Okej, zajebiście to wygląda. Co to jest, kurde? Okej, okay. Dobra, wiadomo, pod prawym triggerem, pod lewym bumperem jest ten. Jest przemiana, więc z tego. No tak, trigger po prostu, devil trigger. Więc tego nie będę zmieniał. Dobra, to wiadomo. Gwardzista, mistrz miecza, rewolwerowiec, psotnik. Akcja stylu. Będzie, będzie. Dobra, zobaczmy prowokację. Come on, come at me, boy! Jezu, i tak rzadko wykorzystuję te prowokacje, bo nie mam wyczucia, kiedy to zrobić tak, żeby nie oberwać w trakcie używania. Come on, you can do it. Over here. No, oczywiście od razu. Stylowe akcje. Zmień styl przy użyciu krzyżaka, wykonaj stylową akcję przy użyciu B. Użyj krzyżaka, by zmienić styl Dantego. Akcja stylu działa różnie w zależności od bieżącego stylu. Psotnik, styl usprawniający sposób poruszania się, dzięki któremu uzyskujesz większą swobodę podczas walki. Rewolwerowiec, styl ukierunkowany na walkę z dystansu, który pozwala zachować odległość podczas starcia. Mistrz miecza, styl ukierunkowany na walkę wręcz z użyciem miecza, powalaj wrogów wytrwale atakując. I gwardzista, styl ukierunkowany na obronę, zyskaj przewagę dzięki potężnym kontratakom. Blokowanie zużywa wskaźnik przemiany w demona i udaremnia ataki wrogów. O, dobra, no to teraz coś trochę bardziej czytelne, jeśli chodzi o to, co ten styl w ogóle robi. Bo nie potrafiłem w ogóle tego używać, jeśli chodzi o poprzednie części. Tak rzadko, że praktycznie w ogóle tego nie wykorzystywałem. No to jest po prostu tak, wiadomo, to mamy dopiero sam początek. Mimo iż Dante powinien być de facto chyba u szczytu swojej formy, no to niestety, ale... wielu ze swoich ciosów nie posiada. W ogóle, co, jakie to jest głupie? Dlaczego jak gram jako Dante, to ciągle jak walę ten atak w powietrzu, to jest momentalne zejście na ziemię, a jak walę w stylu mistrza miecza, to oczywiście mam normalnie nawalankę. No to oczywiście lepsza strzelba tego stylu. O kurde, chyba ściąłem dwóch naraz. Ładnie. Ale to był, kurde, tylko Rebellion. Chciałem jeszcze tą przetestować. Rebellion? Chciałem to jeszcze. Co to w ogóle jest? Ja się pytam. What the hell? Ej, on tak szybko tą ręką rusza, czy co? Okej, to wygląda intrygująco. Dobra, nie, muszę zobaczyć to. Pokaż mi listę umiejętności. Jak się nazywa ta broń? Balrog! O, ja. O, ktoś lubił Władca Pierścieni, jak nic. Zmiana trybu. Przełączanie pomiędzy szybkimi uderzeniami w trybie ciosu, a morderczymi kopniakami. Dostępne ataki różnią się w zależności od trybu. Okej. Namierzenie do tyłu i Y. Okej.
Zabłon. Efekt aktywowany wykonaniem określonych działań w trybie ciosu lub trybie kopnięcia. Uwalnia skondensowaną energię Balroga, która tymczasowo zwiększa skuteczność twoich ataków. 10 w trybie ciosu lub rozgrzewkę w trybie kopnięcia. Okej, okay. Lekki cios. Czyli po prostu naciskaj Y, czyli to jest to, co właśnie robię. Powietrzne combo. Zmiana nogi, to jest nie. Nie, to jest tak, w trybie ciosu, okej. Okay. Naciśnij, namierz do tyłu i B, okej. Okay. Tutaj na ziemi. A, rozumiem, ale to jest w powietrzu, tak? A nie, Boże, to jest ten, to jest zmiana tego. Zmiana trybu. Dobra, tutaj. Na ziemi. Namierz w przód i B. To jest wstrząs. Przedarcie. Przytrzymaj po ataku. Zadawaj kolejne ciosy w trybie ciosu. Dwa razy, trzy razy Y. 2Y, pauza i potem spamuj w powietrzu. Jezus Maria, ale jaki to jest ten? Masakra. Sporo, Boże, ja lubię na tego ogólnie, nie? Ale czekaj, raz, dwa, trzy. Dobra, raz, dwa. No nie wiem, chyba muszę mieć wrogów, żeby to testować, bo niestety, ale coś nie chciało działać. Devil Trigger. Jeśli wskaźnik Triggera jest minimum na trzecim poziomie, naciśnij prawy bumper, aby aktywować Triggera. W tym stanie powoli odzyskujesz zdrowie oraz otrzymujesz premię do ataków, obrony i szybkości. Ponownie naciśnij bumper, aby zmienić formę. A no właśnie, bo to jest to, co właśnie Dante ma jakby wbudowane dzięki temu, że jest... Właśnie, że może zmienić demona, a Nero niestety jeszcze nie może. Bo mam szczerą nadzieję, że będzie w końcu mógł. Dobra, czekaj. Raz, dwa. Gdzie jest moje żądło? Dajcie mi je i to już. Te, chciał. Ty, on mnie tak. Czy on mnie tak przetegował, czy ja tak się to zrobiłem teraz? Więc nie wiem. Ej, chyba właśnie udało mi się to sparować Royal Guardem. To się nie udało niestety. Kurde. Jezu, oddajcie mi to już w moje żądeł. Okej, bilion ukłuć jest, to mi się podoba. Czekaj. No, już ty gnoju. No, który atakuje? Chodźcie. Za wcześnie. Bez tego. Bez komentarzy. Dobra, chodź, demonik w takim razie. Ej, tu! Okej, okay, można i tak. No! No ej, come on! Jezu, kurde, dlaczego nie umiem wyczuć tej broni? Boże, Eriksa i Gilgamesza to wyczuwałem w moment. A kurde, broni, która jest tak do nich podobna, nie potrafi wyczuć, naprawdę? Okej, to było ciekawe, to wliczanie.
Mamy dostosowanie w końcu. Nie mamy zdolności, poproszę kolejno. Szybkość. Wyskok to na pewno. Serce przemiany też, żeby dłużej trwała. Odbicie od wroga, proszę. Mam tyle kul, że mi na spokojnie wystarczy na wszystko. Mocna zaczepka. Okej, okay, jeszcze czegoś brakuje, bo to nie jest obowiązkowe, czyli jeszcze coś będzie. Rebellion, żądełko, czyli moje ulubione. Jeśli chodzi o przemieszczanie się na dalszy dystans. Milion sztychów, czy tam bilion ukłuć. A nie, dobra! Czyli to nie było, to nie był bilion ukłuć. To było właśnie to. W sensie, to wiecie, ten kombo takie pyk, pyk. Je! To co ma jakby wbudowane po prostu w tego. Zemsta koguta, łoszcze, co? Latający smok, prąd zno... Jezu, te nazwy. Płomienisty smok. I zapłon. Zapłon 3. I okej, okay, Balrog 100%. Ebony Ivory. Boduje się autentycznie, gdy używasz rewolwera. So, przytrzymaj X i puść, gdy obie broni zaświecą się jaśń. Dobra, to znam. Okej, okay, to się z automatu tak do maksa będzie robiło. Mam nadzieję. Bo kurde, rzadko z tego korzystałem, bo ciężko było mi to wyczuć tak naprawdę, jeśli chodzi o właśnie używanie tego. Ale oczywiście, co trzeba podnieść na maksymalny level, to są zawsze style Dantego. Tylko niestety przez to właśnie, ile to kosztuje, to potem jest problem. Żeby wszystko wymaksować. No patrzcie tu, kurde. Mistrz miecza na czwarty level i kosztował mnie 50 tysięcy. Gdyby nie te moje powtórki, to ja już, to bym tutaj już dawno przestał kupować to. Gwardzista jeszcze. Rzadziej będę go używał, ale jak już mogę go wykupić na czwarty, na ostatni level, no to hej, czemu by nie? Czyli zobaczmy, gwardzista, tak dalej, tak dalej. Okej. Okay. Zdolności czegoś brakuje. Rebellion jest na full, ale jak wiemy, Rebellion zostanie zniszczony. I rozumiem, demoniczny miecz Sparty go zastąpi. Ale co w takim razie będzie z tym? Jezu, no tylko Dante mógł takie coś odjebać. Czym ty jesteś? Chaos, cierń niezgody. Okej. Okay. Wygląda jak Bakugan, jeśli mam być szczery. Dobra, czekaj, pyk. Kurde, Royal Guard byłby chyba lepszy. Okej, okay, chyba zparowałem, tylko wyczułem moment. O, dobra, good to know. O! Zniszczyłem mu tego, nice. Jezu! Ej, tu są akcja stylu to? Jap! Okej, okay, na A jest maksimum, ale prawie S-ka była. Może to jest ten problem, że jak ja próbuję robić te kombosy, to mam w głowie kombosy, ale z DMC Devil May Cry, a to jest błąd. Bo niestety w piątce i w czwórce Dante miał totalnie inne kombosy, głównie tak jak miał w DMC 3 na wykonywanie tych różnych ruchów właśnie. Więc muszę się oduczyć niestety tego,
w jaki sposób próbuje te komba robić. Zaś to! Dobra, moment. Ładuj. Dobra, czekaj. Dobrze. Jezus! Raz! I teraz dopiero! A... No ty skurwysyn! Dawaj, na kurwie tego breka. Nice, pierwsza eska jako tamte. Oh, come on. No dobra, nie zużywam, może się akurat jakieś orby znajdą. Czyli niestety walka zajęła mi za długo i muszę iść naokoło. No ale cóż, trudno. Może na kolejne przejście uda mi się zrobić to szybciej. Dobra, tutaj coś schowane, tylko czerwone orby, więc mogę to zostawić. Okej, można i tak. Kurde, czemu nie mi tylko mówić na ziemi? I to. Dobra, ten się się deaktywował. Dawaj, dawaj breka! O, ale mu wyjebał! Nice. Dawaj, breka! Nie! Miał być brak na podwójną eskę! No jak on jest w stanie atakować? Ta, pewnie, dwóch mnie kurwa jednocześnie pierdolnęło, już to widzę. Wróć, w sumie, właśnie widziałem to przed chwilą. Zostałem tym w cymbał.
A, prawie się to udało. Właśnie jeden jedyny plus, kiedy się gra jako Dante, to fakt, że można po prostu błyskawicznie ten styl stracony momentalnie po prostu go sobie odnowić. Zwłaszcza jeśli się wie, jak dobrze atakować na przykład na grupę. Okej, tutaj to jest... Kurde, to jest gdzie? A tam ewidentnie muszę iść, czyli tutaj jest sekret. Bynajmniej liczę na sekret. To jest coś tak jakby jest. Dobra, ej, tu! Żyła, co mnie nawalał? O, oczywiście, że królowa muszę się przytaszczyć. Oh, come on! Nice, parada jeszcze weszła, lubię to. Nice, fragment demonicznej kulki, lubię to. Dobra. Delituj. Deaktywejduj to. Zgarnij białą kulę, czerwoną i fragment fioletowy. Jeszcze jeden i będę miał kolejny wskaźnik przemiany. Zrobimy wyjście. Tak więc cieszę się, że tu trafiłem. Teraz biegł się tylko do końca. Okej, kto tym razem? Oh man, they're already here. These ladies work fast. Wiesz no, one się nie musiały bić po drodze, nie? Pewnie sobie skoczyły od razu. No oczywiście, że cholernych rycerzyków też tu mamy. Cholernego kompletu, nie? Come on, akurat musiałem spudłować. Nice. Okej, czyli Balrog jest w stanie się z tą tarczę przebić. Nice! Boże, literalnie społowałem teraz cały czas ataki, jeszcze w trakcie tego społowania, kurde, nabiłem kościowi kontrę. Dobrze. Nice. Oszczędzamy. Pięknie.
Ej, kurde, dwa razy na eskę udało mi się wbić podczas jednej misji. Jako Dante, a przypominam, że to jest postać, z którą nawet w poprzedniczkach, gdzie on był głównym bohaterem, miałem problemy, jeśli chodzi o granie nim. Nie mówię o trójce, gdzie w ogóle... Bo czwórka to jest taki, powiedzmy, evenement, jeśli chodzi o te style, bo tam o style można wiedzieć na bieżąco. Już trójka to już jest w ogóle inna para kaloszy, nie? Gdzie w trójce można było mieć tylko jeden styl aktywny naraz. Trzeba było sobie z tym radzić. Dobra, do przodu czy na boki? Nie, czy to jest ten, co się replikuje? Hellbat, płonące szaleństwo. Okej? Okay. Czyli po prostu... Nie to też piekieł w polskim. Nie, fakt, że on nie trafił, to jest czysty fuks, nie? Musiałem się odezwać, nie? Co mam rolę garda niech używać? Czekaj, no kurde! Dawaj, capoeirę od razu! Hoj! To masz zbyt pewne, że on wybuchnie, nie? Teraz nie było parady. Dzięki ci, gro, naprawdę. My dosłownie jesteś on fire, nie? Spadkowy unik. Jak się to zaliczyło trafienie mnie w twarz? Może ta waga tak średnio poszła. Zespójcie wyczuć bohatera, z którym nie mieliście styczności od dłuższego czasu. Dobra, tutaj, ustawo. Ja też jakimiś sekretnymi misjami się rozglądam, nie? Myślałem, że tam będzie właśnie sekretna misja, gdzie była ta kula, ale nie, tam był tylko fragment, znaczy kula to, fragment kuli. Tutaj ustawo. Wróćmy sobie do Rebeliona. Kurde, już prawie, czy prawie, już w sumie, no tak, no prawie, plus intro to jest około 30 minut teraz. Mnie osobiście ciekawi, jak długi będzie ten odcinek, nie? Come on! Tutaj coś. Jakiś sekret może? Nic. Niestety. Aha, będzie się timing liczył. O, coś tam widziałem, coś tam się schowało. No już krew sobie zasysa. Kurde, szmać, no.
Jeszcze go raz. Tu. 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 O kurde, serio? Myślę, że to jest tak fajnie skitrana ta niebieska kulka na przykład, a nie tylko złota. Dobra, biorę co jest. Ale literalnie od pierwszej tej walki jako Nero... Od pierwszej walki jako Nero z bossem, czy tutaj z Goliatem, to ani razu nie zginąłem. No przecież powinna być kontra, halo! No halo, gdzie kontra? Halo, gdzie moja capoeira? Dobrze, tarczę w drobny mak, proszę. Super, rozwaliłem dwóm tarczę, to się i dalej musiałem na miecz oczywiście nadziać. Kurwa, bez komentarza na to. No, to próbowałem cały czas zrobić. Come on. Chodź ty. O, teraz kontra, pięknie. Albo na plecki. I kurde, capoeira. Okej, to był fuks. No come on. Kurde, Balrog jest za wolny na te kontry. A teraz niestety nie było kontra, szkoda, bo o, teraz wyszła, a to przypadkiem. Aż, kurde, zaś takie chujowe zakończenie walki. Okej, okay, kolejna była ta. Kolejna statua już jest widoczna i mamy znowu przejście. Dobra, wyłączę triggera, żeby przeoszczędzić. Choć jak wiadomo, oczywiście Dante tej walki nie wygra. To jest wpisane jakby w tego. W scenariusz, że ma tu przegrać. I ładnie, to cały trigger za darmo. To lubię. Oh yeah. I'm feeling it. It's him. On, czyli kto? Okej. Okay. Panienki padły. Majoryzjen oczywiście wyjebane. Dalej na tym tronie siedzi. Well, well. O king of stench and filth. I'm impressed. Those are two of the most badass women in the world. And I only know one other guy who can defeat him. Jackpot. Czemu ktoś jackpot na bingo przetłumaczył? Czemu w ogóle ktoś to przetłumaczył? Ale patrzcie, poznał nas. W sumie, czy jest ktoś w tym świecie mroku, który kto nie zna Dantego? I co, walka? Jap! Teraz będzie zaś walka tak samo jak u Nero, walka po prostu nie do wygrania.
kurde! No nie to chciałem zrobić. O kurde, to! Może te kule mogę sko... Okej, jesteśmy w skontrowaniu, ale dobra. Automatycznie stęka się odpaliła. Czyli skrypt. Turbo-swagerski bieg. Odbitka od tarczy. I co, i tu wkracza Nero? Jap! I mamy teraz akcję z prologu. No, tak, plus minus. A nie, to jest koniec misji, dobra. Spoko. Znaczy... B, nie dziwię się. Chociaż osobiście spodziewałem się, że będzie C. Kurde, to jest 36 minut. Dobra, YOLO. Może będzie krótka misja. Mam nadzieję, że będzie krótka. Get her out of here! This is a bad move! Nero, go! You're just dead weight! That bastard called me dead weight! I didn't come all this way for nothing! Daj to właśnie! Gdzie na pięść! Po prostu dziewali cię pięścią w Rebeliona! Miecz poszedł się chędożyć, no poza rękojeścią, czyli de facto rzeczą, która... rzeczą. Tą częścią miecza, która sprawiła, że Dante był w stanie właśnie aktywować swój Deadly Trigger w trójce. Dzięki temu, że Virgil go na ten miecz nabił. Leci. I patrzcie, to jest to, o czym mówiłem, to widzicie, jak mu oczy zaczyna się na czerwono i momentalny powrót do demonicznej formy. Tylko dlatego, że złapał Sparbę. To co by było, gdyby Nero teraz właśnie dobył tego miecza? No to oczywiście wiemy. I leci. The devil sword Sparta no longer serves a purpose. I have plans for the both of you. You will exist to give me strength. How fortunate to serve such divine purpose. All right, enough's enough. Can't let a boy... do a man's job. Hey, wait. I'm not done talking yet. Okay, you get some rest. By the way, I guess I owe you one. Co jest? Czy wi się sypie? Jak proch? Tak to wyglądało. Demoniczny miecz Sparty. Legendarny, przeklęty miecz. Demoniczny miecz Sparty użyty do uwięzienia demonicznego króla Mundusa. I główna broń właśnie samego Sparty.